Pogrom kielecki budził wiele kontrowersji. Jednak prawda jest znana, a każdy, kto próbuje ją ukryć, jest zwykłym kłamcą. Komuniści potrzebowali pogromów do tuszowania swoich spraw. Ich próby i same pogromy odbyły się m.in. w Krakowie, w Częstochowie czy na Słowacji. Ten Kielecki, który komunistom się udał, miał za zadanie zatuszowanie sfałszowanego referendum, miał odwrócić uwagę od rozpoczynającego się kongresu w sprawie Katynia, pokazać, że nad złym, antysemickim narodem opiekę sprawować musi dobra sowiecka Rosja i wreszcie miał zachęcić Żydów do masowej emigracji na tereny Palestyny, która do dziś jest okupowana przez Izrael. W Kielcach rzekomo przypadkowo grupa mieszkańców posiadała broń, którą zaatakowała Żydów mieszkających w kamienicy przy ulicy Planty 7. Prawda jest jednak zupełnie inna. Posiadanie broni było w tamtych czasach surowo karane. Zatem nie ma możliwości, by przypadkowa grupa osób chodziła w nią centrum miasta. A nawet, jeśli to warto dziś sobie zadać bardzo ważne pytanie. Skąd zwykli mieszkańcy mieli mieć broń, będącą wyłącznie na wyposażeniu armii rosyjskiej? Robotnicy, którzy rzekomo brali udział w pogromie, w miejscowej fabryce zatrudnili się na krótko przed nim i zaraz po nim z tej fabryki się zwolnili. Czy to kolejny przypadek? Dziś często w mediach czytamy i słyszymy o antysemickim działaniu Kielczan. Jeśli nawet pojawili się tam przypadkowi Kielczanie, to ich udział w całym tym wydarzeniu jest tak mały, że hasło pogrom kielecki jest ściśle hańbiące dla nas wszystkich. Pogrom ubecki, a nie kielecki! Pogrom ubecki, a nie kielecki! Prawda nadchodzi! Daj kłamcy, prawda nadchodzi! Prawda nadchodzi! Hej kłamcy, prawda nadchodzi! Ci, którzy zabijali w Kielcach, godni są niewątpliwie najsurowszego potępienia, niezależnie od tego, że byli sprowokowani, że działali w afekcie. Wszelki antysemityzm jest uczuciem poniżającym człowieka i nieetycznym. Mordowanie ludzi, choćby innej rasy czy przekonań, czy klasy społecznej, jest zawsze zbrodnią. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, wspomnimy, czym był pogrom.